Ta minuta, drugie części spotkania. Jerzy Braje. Wbija piłkę. Narzut autorzy. Nerwowo składa się w szeregi drużyny Olimpii. Piłkę przychwycił Adam Wicharski. Piłkę z autu drużyny Olimpii. Chwili przerwa, fał zawodnika Mińska, Wybiela Jarosława. W tej chwili masażysta udziela jakiejś pomocy. Przerwa. No, zawodnik. Odejdź do tego bramkarza! Dalekie wnisi piłki. Czarkowski będzie szedł kiełbasy. Wychodzi na aut. Nie ma sensu. Projek. Leci masz? Tak, niesie piłki prezesa Michalskiego. Może jest jeszcze tam jakieś pudełko. Powinien być jeden jak. Rzut z autu dla drużyny Mińska. Tak? Kazimierski Marek. Tak? Zawodnik Woli, Biela poprawiony. Roberta Szarkowskiego, daleka piłka tego zawodnika. Mariusz Buszek indywidualnej akcji. Piłkę z autu zawodnicy Mińska. Leśniacki Arkadiusz. Drużyna Olimpii stosuje w tej chwili na samym boisku pressing. Synk Robert Szarkowski. Czeka, aż drużyna Olimpii się ustawi. Wiosła kiełbasy. I rzut rożny. Kolejny rzut rożny dla drużyny Olimpii. O piłki podąża Jacek Szymaniak.
Szymaniak. Piłkę za auto do gry wprowadzają zawodnicy Włókniarza Mirsk. Podbitej piłce od nogi od Tomka Kisiela. Robert Szarkowski wrzucił. Mirosława Kiełbasy. Do Juliana Urszulaka. Urszulak. Urszulak. Piłkę wbijają. Obnicy Mielska. Tują Tomasz Kisiel. Robert Szarkowski. Robert Szarkowski. Darka Banacha, Julian Urszulak, Dariusz Banach, powtórnie Julian Urszulak, Adama Bicharskiego, Adam Bicharski rozciąga piłkę do Mirosława Kiełbasy. W idealnej sytuacji Dariusz Banach, minimalnie piłka przechodzi nad górnym prawym rogiem bramki drużyny Mirska. Kapitalna sytuacja. Mija w tej chwili 22 minuta drugiej części spotkania. Druga! Jeżeli Mińska piłkę nadbija Jerzy Brajer. Piłka wybita na aut, powtórnie zawodnicy Mirska. Kazimierski Marek. Marek. Tak! Dobrze! 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 Brawo, piłka na róg wychodzi po groźnym uderzeniu Gustawa Sepińskiego. Piotrek, zostań tam! Utworzy dla drużyny Mirska. Zasia. Piłka opuści okoły gry. Blisko, blisko! Autobus! Tak jest! Tak jest! Co to jest? Zasia. Powtórnie piłka na aut. Piłka na aucie. Sapińskiego, to jest skryty z mojego zawodnika Linkiewicza. Tak! Dobrze! Bardzo wrogo po indywidualnej akcji Wysława Sapińskiego. Rubel Jarosław egzekwuje rzut rożny. Kochany zawodnik Olimpii. Wyższo! Robert Szarkowski, Jacek Szymaniak, Dariusz Banach.
planach. Jest! Weź czego z boiska! Boiska z gościa uciekł, kurwa ma! Chyba ciebie. Ciszy. Problem. Czyli opatrywany jest zawodnik łupniarzami. Co się boi? Zabuszka. Faulowany zawodnik drużyny Olimpii. I w tej chwili żółta kartka dla zawodnika włókniarza oznaczonego numerem 10 Leśnieńskiego Arkadiusza. Mecz staje się coraz bardziej nerwowy. Sędzia w tej chwili każe piłkę minimalnie cofnąć. Egzekutorem rzutu wolnego gdzie kapitan drużyny Olimpii Robert Szarkowski. Jeszcze odległość około 35 metrów. Piłka odbita rykoszetem, łapana przez bramkarza Mirska Arkadiusza Rojka. Ostatnie siły! Piłka wychodzi na aut. Adam Wisarski. Wisarski w tym. Borysza Banacha. I aut kolejny dla drużyny Olimpii. Julian Orszulak. Orszulak. Będzie daleki rzut na pole karne. Krzysztof Bander. Daleki wykop. Na aucie. Kolejny aut. Piłkę za auto za bramkarza Adam Michalski, Krzysztof Bander. Daleki wykop. Dobrze, Wieszek. Miński. Tak! Minimalnie.
niecelnie groźna sytuacja, kontrakt drużyny Mińska, Wiesław Sapiński i Krzysztof Bonder na posterunku. Karnego. 32 minuta drugiej części spotkania. Dobra, Sławku, tak, Tomek. Piłka na aut. Adam Bicharski. Piłka na Mariusza Buczka. Jerzy Brajer, bramkarza Krzysztofa Bondera. I piłka z autu dla drużyny Mińska. Samigor! Szarkowski. Taka piłka do Dariusza Banacha. Jacek Szymaniak. Tomasz Kisiel. Mariusza Buszka. I rzut rożny. W tej chwili zmiana w drużynie Olimpii. Boisko puści Dariusz Banach. Na jego miejsce Mazur Łukasz. Końcowe minuty tego meczu. Jacek Szymaniak. Robert Szerkowski. I bramkę dla Olimpii zdobywa Adam Blicharski. Jest to, proszę Państwa, 80. minuta spotkania. Adam Blicharski. Daleka piłka w okolicach pola karnego. I piękna główka Adama Blicharskiego. I pada właśnie ta uprawiona bramka dla drużyny Olimpii. Adam Blicharski. 82. minuta spotkania. Piękna kontra drużyny Olimpii i wynik 1-0. Julian Oszulek, szeroką piłkę do Adama Blicharskiego. Drużyna Olimpii stara się zrobić kolejną kontrę. Gaśpienko Mariusza Buczka. Idzie Stefan! Rafał Pinkiewicz. Piłka w kierunku Mariusza Buczka. Jakie własne dziecko.
Mamy tak? Jadę minut! Jeszcze raz, ja mam znowu, jeszcze raz. Tak, uważaj, lec! Idź i go, idź! Puszczaj! Niecelny strzał na bramkę Olimpii. W tej chwili drużyna Mirska stara się przyspieszyć grę. Wielkie wasa w kierunku Zagórzka. No i kolejny rzut, rzut rożny. Kolejny rzut rożny dla drużyny Olimpii. Kolejny rzut rożny dla drużyny Olimpii. W kierunku narożnika podąża Julian Olszulak. Olimpia stara się stworzyć kolejną groźną sytuację celem uzyskania innej bramki. Ruch na polu karnym drużyny Mirska. Piękne uderzenie Juliana Olszulaka. Adam Michalski, Mirosław Kiełbasa. Julian Olszulak. Co się boiska. Starał się zaskoczyć. Piłkarza. Groźna kontra drużyny Mirska. W idealnej sytuacji przestrzelił Sapiński. 100% sytuacja, 3 metry od bramki i piłkę nad poprzeczką egzekwuje. Egzekwuje czołowy strzelec drużyny Mirska. Groźna to była sytuacja. Jednak szczęście ileś sprzyja lepszym i wynik spotkania brzmi nadal 1-0 dla Olimpii. Mamy panowie! Trzeci stanik! Robert Szarkowski. Przeciwny stanik! I piłkę na rzut z aut egzekwuje Mirosław Kiełbasa. Drużyna Olimpii w tej chwili cofnięta. Włókniarz stara się groźnie kontratakować. Groźna sytuacja na przedpolu Olimpii. Na niecelne uderzenie zawodników Mirska i piłka przychodzi nad poprzeczką. Falowany zawodnik Olimpii Tomasz Kisiel. Rzut wolny dla drużyny Olimpii. Robert Szarkowski. Daleka piłka w kierunku Zagórzka. Uważaj!
faul na naszym zawodniku w okolicach pola karnego. Piłkę ustawia Julian Orszulak, będzie wrzucał na pewno w okolice pola karnego drużyny Mirska. Adam Blicharski do Jacka Szymoniaka. Fał na zawodniku drużyny Olimpii. Strasznie nerwowo stają się te ostatnie fragmenty spotkania. Drużyna Mińska. Kontra zawodników Mińska. Jarosław Kiełbasa, Julian Orszulak. Adam Blicharski. I piłkę. Out dla drużyny Olimpii. Nerwowe strzały, to widowisko. Idzie po linii. I w tym momencie sędzia główny zakończył spotkanie. Zakończone zwycięstwo drużyny Olimpii 1-0. Jest to kolejne zwycięstwo i Olimpia powtórnie liderem rozgrywek klasy międzyokręgowej. Złotą bramkę dla drużyny Olimpii uzyskał Adam Blicharski z strzałem głową w 80. minucie spotkania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejny mecz drużyny Olimpii, który odbędzie się za tydzień w Głuszycy z Włókniarzem Głuszyca. Natomiast u siebie rozegramy następne spotkanie z drużyną Strzelinianki Strzeli. Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców. Olimpia osiąga sukcesy. Chcielibyśmy, aby kibice jak najbardziej tłumnie przybywali na stadion w Kamiennej Górze. Dziękujemy Państwu.